Cześć, tutaj Ania. Ten dziki czas przyniósł nam wiele dzikich niespodzianek. Na pewno największą z nich jest to, jak fajną i pozytywną społeczność udało nam się zbudować podczas live'ów. Bardzo Wam dziękuję za to, że w nich uczestniczyliście, uczestniczycie. Oczywiście zamierzam je w dalszym ciągu kontynuować. Drugą dziką niespodzianką okazało się Hot 16 Challenge, które mam wrażenie zjednoczyło w ogóle widzów YouTube'a. Bardzo chciałabym również podziękować za Wasze bardzo pozytywne komentarze pod moim Hot 16 Challenge. Było to dla mnie ogromne wyzwanie, także bardzo dziękuję za łaskawe potraktowanie mnie w tej kwestii. A teraz czas zapoznać się z opiniami naszych uczestników na temat tego właśnie Hot 16 Challenge. I utwory, które za chwilę zobaczycie, zostały wybrane przez naszych patronów. Witam z powrotem w studiu. Cieszę się. Bardzo, bardzo się cieszę. Jak się masz? Bardzo dobrze, tyle mnie czasu tu nie było. Yeah. Jestem przeszczęśliwa. Chciałabym od siebie tylko pogratulować wszystkim, którzy wytrwali w tej kwarantannie i nie zaświrowali, nie złożyli pozwu o rozwód, wniosku o rozwód. Ty złożyłeś? Ja nie złożyłam, ale powiem wam w sekrecie, waham się. Dzisiaj sprawdzimy, co myślicie o Hot 16 Challenge. Pokażę ci 5 fragmentów różnych z Hot 16 Challenge i zostały one wybrane przez naszych patronów. Polega to na tym, że jest ta Hot 16, czyli 16 linijek. Trzeba nawinąć te 16 linijek. Jakby nawiązując do tej sytuacji, którą mamy teraz, ten dziki czas, to chyba zapoczątkował, w sensie już tak formalnie, że wypuścił jakiś tam pierwszy kawałek, ten Solar. Przyniosła dużo dobrego. Dużo kontentu w internecie przyniosła na pewno. A też ma chyba wymierne skutki, bo zbiórka chyba się ma całkiem nieźle. Więc dalej pewnie Hot 16 Challenge będzie trwał, jak będzie emitowany ten odcinek, więc zachęcam do wpłat i do nagrywania kolejnych swoich hot, gorących osiemnastek, szesnastek. Ja nie komentuję znajomych. Ja komentuję tylko znajomych. Z tego miejsca zachęcamy do odwiedzenia Hot 16 soulowe. Mój skład ścigał minister finansów, także nie cykam fot hajsu, fifi. Na podłodze góra lodu, czyli iceberg. Ja przed bójką się nie jąkam, fifi fighter. Ty atak paniki masz jak Filip Heiser. Sucho w gardle, weź napełnij mi czym szklankę. Słowo susza sprawia, że się chciałby napić każdy. Chcieli wypić z nami, ale nie daliśmy szans im. Ziomek, schowaj te butle, to jest chyba marny pastisz. Muszynę rozumiem, ale kurwa jakieś iced tea? Szubienica, pestycydy, broń. Właśnie robię trzeci diament, jestem Sierra Leone, yo. Lubię Lego. A ja iced tea. Klocki Lego. Tak, klocki Lego. Nie, bardzo fajne. Słyszałam ich szesnastkę, ale tak jakoś mi... Były lepsze. Mignęło, no. Kobo na finale, no to on był, tak? Ja nie wiem w sumie, czy to on był. Okej, okay, no co, tego akurat nie znałem. Trochę nie czaję fenomenu. Szanuję oczywiście. I to była chyba taka historia, że najpierw był Taco i on nominował Taco na Fidę. Kłebo nie za bardzo, a Taco jak najbardziej, ale to chyba tylko i wyłącznie przez wizualną stronę, ponieważ podoba mi się jego wąs. Wąs, no. Ponieważ podoba mi się jego płyta różowa i to, w jaki sposób ją wydał. A, to tak. Znaczy w ogóle szacun za różne pomysły i tak dalej. Ale w ogóle mieliśmy komentować w sumie szesnastkę. No to komentuję przecież. No. Nawiązania geograficzne szanuję. Fajnie przemycona reklama, logowanie produktu. Logowanie? Legowanie? Legowanie produktu. No fajnie, fajnie. No. Mają chłopaki głowy na karku. A nie słyszałem, ale bardzo mi się podoba. No bo chłopaki są raperami, więc no... Te są... Te raperskie challenge są raczej no... Tak jedno produkcyjnie lepsze, ale nie zawsze jakoś tam w odbiorze lepsze, ale to jest akurat spoko. Chociaż dzisiaj wyglądam jak hip-hopowiec, co nim nie jestem. Możesz o tym nie wiedzieć, ale z rapem znamy się długo. Lecz nie o tym te wersy, wrócę z nimi na grubo. Jeśli dobrze liczę, siedzę w chacie ponad 2 miesiące i widuję bliskich na kamerce. Pytają, co sądzę o tej całej epidemii. Mówią, mówię, siedzę, siedzieć, siedzę. Radzę to każdemu, co się nudzi, żeby nie marudził, parę groszy wręcz. Zrobię jedno, więc zdjęć. Pozdrowia, radę czoła przed cudem, na karetkach i w cudzelach i w szpitalach i tych siedzących w aptekach. Prezenty też mi już wąchali kwiatki od spodu. Czujesz? Skąd w tym kraju tyle smrodu?
Czy Kuba Jóżek zmienia styl swojej muzyki i teraz zostaje raperem? No nic nie usłyszałam, bo ten mi memloli tutaj obok. Nie, znam. No pewka, że znam. Znam, no bo... Sama go nominowałam, nie? A ja sam go nagrywałem. Kuba Jóżek mógłby naprawdę świetne rapsy robić po tym wnioskuję. Naprawdę ma świetny vibe, idealny głos do tego, dobrą dykcję. Wow, ja nie spodziewałem się Kuba, nie spodziewałem się w ogóle. Nie wiem, kto to jest. Kto to jest w ogóle? Ja tak myślę właśnie, że to jego takie prawdziwe ja, albo jego takie alter ego. Że on jest jakimś raperem pod jakimś innym pseudonimem. Dajcie znać w komentarzach, jaki pseudonim powinien przyjąć Kuba. Poszło na setkę, sam go nagrywałem, robił sobie u nas ten... Próbę. Ja nie słyszałam, nie pozwolili mi wejść do pokoju, bo z racji tego, że to była nominacja ode mnie, Kuba powiedział, że to ma być niespodzianka i mam nie słyszeć. Właśnie ja tak zauważyłam, że te challenge tak się dzielą na, nie wiem, jakieś takie opowiadanie o swoich jakichś tam, nie wiem, rzeczach z przeszłości, o nawiązywanie do polityki albo do generalnie do tego czasu. No i to jest właśnie ten jeden z tych, który nawiązuje do tego, jak się ktoś czuje w tym dzikim czasie. Troszkę mu tam dwie rzeczy mu tam podpowiedziałem, więc nie będę komentował jakby swojej pracy, nie? Zajeżdża takim Hamiltonem troszkę tutaj, więc... Zresztą, więc to nie, może to jest pomysł na polską obsadę Hamiltona, kiedy będzie Hamilton w Polsce. Kto wie? Był bardzo podjarany, ja też byłem podjarany, jak usłyszałem. Gratuluję ci, Kubuś, bo nie sądziłem, że jest raperem. Ale spoko, naprawdę jestem w szoku, że... Kuba takie rzeczy robi. Naprawdę to bardzo dobrze brzmi. Nie słyszałem, ale może chętnie posłucham całości. Kuba nam powiedział swoją historię, że on w ogóle od rapu zaczynał. Ja nominując go, ja po prostu wiedziałam, że to jest challenge dla niego. O, każdy rapuje, bo cel to uświęca. Ja jestem lektorką, czytam o zwierzętach. To nie jest ma bajka, to nie te klimaty. Nie szukam poklasku ani aprobaty. Zostawmy podziały, to nie polityka. Tą zrzutką, tym rapem wspomóżmy medyka. Hiszpania, Boliwia, Cypr czy Ameryka. Ten wirus, zaraza, każdego dotyka. Zachowaj ostrożność, zaufaj lekarzom. Doceń ich naukę, niechaj się wykażą. Czasu nie marnuj, zrób zaległe sprawy. Poczytaj, pomyśl i zadzwoń do mamy. O Jezu, wspaniała. Tak, to jest też jeden z tych, które widziałam. To jest tak rewelacyjne, jak ja to zobaczyłem. Po prostu Krystyna Czubówna, ten głos, świetny tekst, pełen przepełniony kulturą i jej ta delikatna mimika, ale konkretna. No to jest po prostu złoto, Rich, po prostu absolutny. Ona nominowała chyba, pani Krystyna nominowała pana Knapika, ale się nie mylę, nie widziałam niestety, ale to też może być złoto. Nie no, kolejne zdziwienie. No jakby głos pani Krystyny jest po prostu miodem na wszystkie uszy i serca. I dość dobrze ją też tutaj słyszeć. Ja jak słyszę głos Krysi, to mam... Zamykam oczy i wiem, że jest niedziela. Jestem już po śniadaniu albo w trakcie śniadania. Miałaś teraz niedzielę? Co? Miałaś teraz niedzielę? Totalnie. No. Wiem, że jest niedziela, jestem albo po śniadaniu, albo w trakcie śniadania. Siedzę u rodziców w pokoju na łóżku, pod ich kołdrą i pod poduszkami i oglądam w telewizji programy o zwierzętach. No, no też, no nie ukrywa, że jakby no nie rapuje, ale robi to w szczytnym celu i to jest jakby no clue tego wszystkiego. Szacunek, fajnie, że tacy ludzie się za to biorą. No, klasa. Z całą sympatią do pani Krystyny. Jednak delfiny lepiej wieszczają. Co? Nieprawda. Ja jestem generalnie urzeczona. Poza tym wiele osób, które się biorą za to, nawet nie trzymają rytmu. No tak. A pani Krystyna trzymała. Trzymała. Nie mamy specjalnych mocy, ale możemy przysiąc, że tak na życie się wcześniej nie patrzyło. Mamy tylko tu i teraz. Brakuje słów, zaczniemy od zera. Tu i teraz. Brakuje słów,
gwiazda z dachu z niego. Jurka Owsiaka, sorry boy z naszego starego. Bardzo ładna harmonia, ślicznie śpiewają, zresztą jak to oni. Fajnie, chociaż czekałem na rap. Samych rapsów tutaj nie słyszałem dużo, do końcóweczka, ale za nominację szanuję, bo to nominacje chyba są najważniejsze. Nie wiem, czy Jacek Stachurski już nagrał swoją wersję, czy nie? Widziałam, gdzieś mi mignęło, że właśnie Kuba Sienkiewicz nagrał, ale nie wchodziłam, nie sprawdzałam. Oni zawsze wpuszczają taką spokojną muzykę, taki chill out, ale spoko, Kwiat Jabłoni, szacun. Spoko, to jest kolejny jakby taki, kolejna odnoga tego, że no, wokaliści, którzy nie zajmują się rapem, decydują się, że nie rapują, tylko jakby robią to w swoim stylu i no, Dawid Podsiadło też tak zrobił. No bo fajnie by było jeszcze wrzucić tam tak, ale super, fajnie, bardzo klimatycznie, zresztą oni są tacy bardzo klimatyczni po prostu. Jest ta chęć pomagania, ale jakby no bez jakiegoś tam zbędnego pajacowania. Po co rapować, jak ktoś się nie czuje dobrze w rapowaniu? No tak, w sumie to nie ma Hip Hop 16 Challenge, tylko jest w sumie Hot 16 Challenge. No. Nie będę rapował, bo nie umiem rapować, chociaż mnie nominował największy rapowy boys band. Nie, no po prostu uwielbiam Dawida. Wyglądają też dobrze. Zaśpiewam piosenkę, umiem śpiewać piosenki. W jednej z nich śpiewam, że w mieście jestem maleńki. Jakub Belkłego ma klocki Lego i z panem Filipem jest dobrym kolegą. A pan Filip się nie cieszył z ICT. Taki już pan Filip ma ten lifestyle. Ja nie mam pewności, kto to jest tak naprawdę, ale to chyba Dawid Podsiadło, prawda? Tak? No bo taki jakiś taki nie Dawidowy, że tak powiem. Ja go uwielbiam. Ja też. Jest mega słodziutki. Tekstowo, jak zawsze, no, majstersztyk. To jest taki bardzo inteligentny żart, który ja strasznie lubię. W ogóle bardzo mi się podoba, że tam jest taki trochę rozgardiasz tam dookoła, że taki jest no, Dawid po prostu, ludzki, taki bez żadnej, nie wiem, pompy i zbędnego pajacowania. Po prostu bierze sobie gitarę, zaczyna śpiewać, leci. I to tak płynie i da się tego słuchać. No, on pozdrawiam on mi cię, też, Dawid, też również serdecznie. Tak, pozdrawiamy Dawida. I zapraszamy do Dzikiego. Zapraszamy, jakbyś miał okazję wpaść tutaj, no, to wpadaj. Na temat takich akcji myślę to, że jeśli jest jakiś cel dobroczynny w tym, no to trzeba to szerzyć i jeśli ktoś ma tylko możliwość i takie możliwości, no nie wiem, artystyczne, że potrafi napisać taką piosenkę, taki kawałek, potrafi to wyrapować, wyrecytować, zaśpiewać, cokolwiek i jest w stanie pomóc, no to jest super ekstra sprawa. Trochę zawiedziony jestem wyborem patronów, ale szanuję jak najbardziej. Ja mam top 1 mój Lotek. Ulubione moje Hot 16, to tak dać top 3. No to jest profesor Matczak. Bardzo mi się podobał Mateusz Krautwurst. Nie no, najbardziej mi się spodobała tak Cleo. Grubson był strasznie szybki, że nie on miał rapował i było napisane, co rapuje, ale ja nie zdążyłem tego przeczytać nawet i zrozumieć, o co chodzi. Tak szybko rapował. Beata Kozidrak, Roxana Węgiel i Janusz Korwin-Mikke. No to takie hot 4. Mrozu, oczywiście, że Mrozu mi się podobał. Dawid Podsiadło. I Łozo. Kuba Jurzyk. Thompson też fajną nagrał. Piszcie w komentarzach. Jak dajecie sobie radę na kwarantannie, mieszkając z drugą osobą? Albo z trzecią, albo czwartą. No, jakie macie pomysły na to, żeby po prostu tej drugiej osoby po prostu nie zabić? Tam na dole jest taki przycisk czerwony. Kliknijcie. Warto. Subskrybujcie. Pozdrawiam. Ustanawiam generalnie nowy hashtag i wpisujcie hot gunia, bo
Na kwarantannie trochę ćwiczę. Mam nadzieję, trochę przytyłam, ale mam nadzieję, że trochę schudnę, więc to będzie taka, wiecie, dla mnie, jak się mówi. Motywacja, wiecie, hot gunia, ja się zacznę starać, wiecie, zacznę balsamować szyję i tyba i tada. Proszę o udostępnienia. Dziękuję. Ktoś to mówił o pajacowaniu. Nowy hashtag dla Kamika, to pożyjemy, zobaczymy. Hashtag rakieta. Dobra, rakieta. Kupujcie kubki, ja kubki. Koniecznie dajcie łapki w górę i chciałbym z tego miejsca nominować panią Edytę Górniak. Bum. No, pogadali? No co? No. No. Polecisz? Polecę. No.